Cześć, witajcie! Dzisiaj będzie odcinek specjalny. Razem z Asią z kanału Asia Siowo przygotowałyśmy dla Was dwie inspiracje wielkanocne. Jeden wspólny temat, pisanka i dwa różne pomysły na jej wykonanie. Podobnie jak ja, Asia również nagrywa filmiki związane z rękodziełem. Jeżeli jej nie znacie, koniecznie odwiedźcie jej kanał, zobaczcie co tworzy i nie zapomnijcie zasubskrybować. Na początku będzie moja inspiracja, a zaraz po niej pomysł Asi. Zaczynajmy! Mój pomysł, który chcę teraz przedstawić, to pisanka styropianowa, malowana farbką i ozdobiona brokatem oraz koronką. Do jej wykonania będziemy potrzebować jajko styropianowe w dowolnym rozmiarze, farbkę akrylową, klej magik, pędzel gąbkowy lub gąbeczkę, brokat przysypany do niewielkiej miseczki, kieliszek, koronkę, papierową różyczkę, suszarkę do włosów i klej na gorąco. Zaczynamy od pomalowania jajka farbką akrylową za pomocą pędzla gąbkowego lub gąbeczki. Malujemy najpierw jedną połówkę, odstawiamy do wyschnięcia, a kiedy wyschnie, malujemy drugą część. Żeby było szybciej, ja pomagam sobie suszarką do włosów. Przymierzamy sobie teraz koronkę, najlepiej w miejscu, gdzie przebiega szew jajka, ale jeszcze jej nie przyklejamy. W górnej części za pomocą magika robimy kropki lub inne wzorki. Następnie przyklejamy brokat do tych klejowych kropek, dociskając jajko w miseczce. Kiedy skończymy, odstawiamy jajko do kieliszka, czekamy aż klej wyschnie, powtarzamy ten sam krok z drugiej strony. Po wyschnięciu kleju nadmiar brokatu usuwamy pędzelkiem. Ostatni krok to przyklejenie koronki oraz różyczki. Moja pisanka jest gotowa. Witajcie, jestem Asia z kanału Asia Siowo. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pisankę z sisalu. Do jej wykonania potrzebuję nożyczki, szpilki, cekiny, zajączka z materiału, jajko styropianowe, sisal i pistolet z klejem na gorąco. Z sisalu urywam kawałek i delikatnie go skręcam, tworząc sznurek. Czubek pisanki smaruję klejem i zaczynam przyklejać sisal. Nakładam klej i owijam jajko kilka razy. Odcinam sznurek i przyklejam końcówkę do jajka. Taki sam sznurek robię z drugiego koloru. Również owijam nim jajko kilka razy. Trzecią część pisanki ponownie ozdabiam sznurkiem z żółtego sisalu. Następnie obcinam wystające nitki sisalu. Za pomocą szpilek przypinam do pisanki cekiny i zajączka. I gotowe! Pisankę można zrobić używając jednego, dwóch lub kilku kolorów sisalu. Do dekoracji możecie użyć też koralików lub na przykład kwiatków z materiału. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i serdecznie zapraszam na mój kanał. Pa, pa! I to były właśnie nasze dwa najnowsze pomysły na wykonanie pisanek wielkanocnych. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał. Przypominam, subskrybujcie kanał Asi, subskrybujcie mój kanał. Zarówno u niej, jak i u mnie czeka na Was jeszcze wiele, wiele inspiracji. Jeżeli taki odcinek się Wam podobał, dajcie łapki w górę i odwiedzajcie nas. No to na dzisiaj tyle i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się!